Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na krótki film z serii Przerywnik. Testuję właśnie komputer dla mojego widza. Komputer zamówiony był w UK-u. Podkręcam właśnie procesor. Jest to i5-4690K. Na razie 4,4 GHz z napięciem 1,25V. Temperatury przyzwoite, bo około 74 stopnie Celsjusza. Tutaj obudowa, jak widać, jest to Fractal Design R5 Blackout, czyli cała czarna, bez żadnych białych dodatków. Chłodzenie Be Quiet Dark Rock 3, karta graficzna MSI GTX 970, zasilacz 530W Be Quiet L8. Płyta główna jest to MSI Z97 Gaming 3. Tak pokrótce wyglądają podzespoły. Jest tam dysk SSD 250 GB, również 1 TB na dane. Wszystkie linki do podzespołu znajdziecie w opisie tego filmiku, także możecie sobie sprawdzić ceny w porównywarkach. Także na razie, jak mówię, testuję. Zobaczymy, czy będzie to stabilnie, a później zabiorę się za kartę graficzną. Też również będę dla klienta ją podkręcał. Dodam tylko jeszcze, że dorzuciłem na górę jeden wentylator ekstra 140 mm wyciągający ciepłe powietrze z obudowy. Wentylatory w obudowie ustawione są na 7V, także tutaj naprawdę jest całkiem przyzwoicie. I króciutko tylko rzut okiem na kolejny komputer, który właśnie jest w trakcie budowy. Muszę tutaj zainstalować jeszcze kartę graficzną. Karta będzie wypasiona, bo MSI GTX 980 Titanium Lightning, także zrobię rozpakowanie tej karty, klient się zgodził, a o tym komputerze być może zrobię osobny już film, jak czas mi na to pozwoli. Także słuchajcie, na dzisiaj tyle, jak mówię, było, jak mówiłem na początku, będzie krótko i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!